Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was na Royal Craftcie na serwerze Wojownicy VS Potwory. Nagramy tutaj krótki gameplay. Ja w międzyczasie wam chciałbym powiedzieć kilka rzeczy, zaczynając od konkursu, który chciałbym dla was zorganizować. Pytaliście mnie w komentarzach pod ostatnim filmikiem z wakacji, który obiecałem wam wrzucić i wrzuciłem, czy udostępnię jakiś swój profil na Facebooku czy Instagramie. I tak, jeśli chodzi o profil na Facebooku, ja mam fanpage'a. Tam jest Szybki Banan, macie go w opisie pod tym filmikiem również. I wiele osób już tam go gdzieś lajkuje. Was też zapraszam do lajkowania tego profilu. Gdzieś będzie też w opisie, na pewno się pojawi na filmiku. Jeśli chodzi o Instagrama, de facto faktycznie nie publikowałem go nigdy, ale mogę to zrobić. W sumie mogę nawet prywatnego Instagrama udostępnić. Ja tam jakieś swoje też zdjęcia na pewno będę regularnie wrzucał. I mało tego, mam taki malutki konkurs dla was, dla tych, którzy będą faktycznie mnie followować, whatever, na Instagramie, będą mnie po prostu obserwowali, to będą mieli szansę otrzymać konto VIP za darmo. Tak, a zaraz wam powiem w jaki sposób. Ano w taki, że na Instagramie jest możliwość wpisania tagów pod zdjęcie, prawda? Możecie sobie wpisać tam, nie wiem, nice, swag i takie inne tagi. No i w jednym z tych tagów będzie na pewno jakiś kod liczbowy. Będzie on wyglądał mniej więcej tak. Coś takiego. Zobaczcie, 80 DAG 9 FAT, coś tam, coś takiego. Pierwsza osoba, która go przypisze i wyśle na maila, który podam również w opisie pod tym filmikiem, on też się gdzieś wyświetli, to pierwsza taka osoba, która wyśle takiego maila, dostanie konto VIP. Albo wiecie co, dwie osoby. Dwie osoby, które pierwsze wyślą ten kod, dostaną konto VIP. I proszę, żebyście tam nie spamowali specjalnie pod zdjęciem na temat konkursu. Po prostu pierwsza osoba, która wyśle, dostanie ode mnie informację zwrotną na maila, że była pierwsza i dostanie takie konto VIP. Inne osoby, które byłyby, nie wiem, trzecie, czwarte, piąte i tak dalej, po prostu nic nie dostaną, ani odpowiedzi, ani VIP-a. Ale będziemy robili taki mały content. Przy najbliższych kilku zdjęciach, które wrzucę, to na pewno dodam po prostu tagach taką właśnie opcję. Dlatego zachęcam tam może do obserwowania tego Instagrama i no i mam nadzieję, że ktoś z was wygra VIP-a. Ale okej, nie przedłużajmy, zagrajmy już grę. Na wstępie sobie wybiorę jakąś klasę. Może wybiorę Boga, już tak z przyzwyczajenia, albo jakiegoś, nie wiem, Paladyna, Drona. Dobra, niech jest ten Bóg, bo spróbuję po prostu wygrać. Ostatnio rzadko mi się udaje wygrać jako wojownik. To jest trudne i to ma być trudne. Ale to też ciężko mi wygrać, ponieważ tutaj jest gra drużynowa i trzeba mieć jakiegoś fajnego sojusznika, z którym no, da się razem współpracować. Samemu ciężko jest wygrać, dlatego trzeba liczyć na drużynę, to jest gra zespołowa. Gdzieś tutaj buteleczki są chyba. Tutaj. To już biorę na wstępie buteleczkę. Okej, okay. Ja wam jeszcze kilka rzeczy powiem odnośnie filmiku, który wrzuciłem z wakacji. Mam nadzieję, że wam się podobał, po lajkach wnioskuję, że tak było. Zgodnie z obietnicą coś zmontowałem i wrzuciłem. Jeśli chodzi o nagrywanie kamerką, bo to też pytaliście wielokrotnie w komentarzach, na pewno coś takiego się pojawi, ale tak jak już wam mówiłem wielokrotnie, pojawi się dopiero po przeprowadzce na nowe mieszkanie. W tej chwili nie mam specjalnie jakichś może warunków pod kamerkę, ponieważ nigdy nie nagrywałem kamerką, nawet nie mam podpiętej żadnej kamerki pod kompa, a nie chciałbym może jakoś tutaj modelować obecnego stanowiska pracy i zrobię to na nowym mieszkaniu na pewno. Na pewno wygospodaruję jakieś fajne miejsce na takie nagrywanie pod kamerkę. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? W sumie dobra, biorę się za mury, bo ja zazwyczaj tak mam, jak się rozgaduję, to nie robię tego, co należy. Więc wracamy do budowy murów. Budujcie mury. Budujcie mury. Jeśli chodzi o wojownicy dusz. Tam, gdzie była aktualizacja, ostatni filmik nakręciłem z aktualizacji. Kto widział, ten wie. I w tym odcinku zaznaczyłem wam, że jest nowa ekonomia. I część z was się tam zmartwiła. Może nie część, ale na pewno jeden użytkownik. Ja mu nie odpisałem w komentarzach, dlatego odpowiadam teraz. Bo to będzie odpowiedź jakby dla całości. Tam się faktycznie ekonomia zresetowała i ktoś, kto miał jakieś dolary, ma je wyzerowane i się zbiera od zera. Teraz będzie zarabiał znacznie szybciej, bo znacznie łatwiej jest zarobić. Ale reset był potrzebny, konieczny był. To nie jest to, że my chcieliśmy czy coś, tylko po prostu ten update by nie dało się wprowadzić bez nowej ekonomii. Dlatego musieliśmy coś takiego zrobić. Co jeszcze? Nie straciłeś tych pieniędzy. Tak, tak. Chodzi o to, że jeszcze ich nie straciłeś, ponieważ na main serwerze są dwa tryby. Jest ten tryb, który właśnie WD1 się nazywa i to jest tryb z nową ekonomią, ale jest też WD2,
I tam jest stara ekonomia, tak więc każdy, kto jeszcze gra na Mindserverze, w dalszym ciągu jest w stanie wydać wszystkie swoje pieniążki, które tam zebrał, właśnie na tym trybie. No i tam was odsyłam do tego, żebyście jeszcze spożytkowali te pieniążki, które gdzieś tam zarobiliście, a już za niedługo wszystkie tryby ulegną update'owi, zarówno WD na Mindserverze, na Ninefoxie, Royal Craftcie, na wszystkich serwerach w sieci, które gdzieś tam promuję i które mają wojowników dusz. No dobra, nie będę się już rozpowiadał na temat tego trybu, ponieważ gramy w Wojownicy Potwory, tak więc nie będę wtopował. Też mnie ciekawi, co was bardziej jara. Czy Wojownicy Dusz, czy Wojownicy Potwory. W sumie też dajcie znać. No i chyba tyle. Tyle chyba z newsów. Jeśli chodzi o tego Instagrama, tam na pewno w opisie będziecie mieli wszystkie linki i tak dalej. Wystarczy bloki. Wystarczy kliknąć obserwuję i no i gotowe. Będę tam jakieś zdjęcia pewnie rzucał. Tak więc no. Będziecie mieli tą twarz, o którą pytaliście. Ja też założyłem, bo też pytaliście już wielokrotnie, kiedy ja wrzucę jakiś odcinek, jakiegoś swojego gameplaya. Ja założyłem kiedyś, że to będzie około 25-30 tysięcy subskrypcji. Ja tego nie założyłem po to, żeby ktoś mnie subskrybował, bo tak by się i tak nie stało. Tylko założyłem to po to, bo wiedziałem, że gdzieś taki czas będzie mi potrzebny na osiągnięcie takiej liczby i gdzieś po takim czasie, jak będę mieć około 25 tysięcy, to pewnie wtedy gdzieś będę dopiero już w pełni na nowym mieszkaniu mieszkał. Dlatego taki ja właśnie target ustaliłem. No ale dobra, no to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o tamte sprawy. Dajcie jeszcze temat, tak jak powiedziałem w komentarzu, czy Wojownicy Dusz, czy Wojownicy Potwory, bo też w zależności od tego, co napiszecie, to taki content postaram się nagrywać częściej. I to myślę, że dla was też będzie bardziej spoko. Okej, przewołam sobie już przedmioty specjalne. Chcę wygrać tą grę, a mam jeszcze 300 sekund, więc jeszcze jest czas. Miecz, róg, łuk, vortex, inferno i ostrze. Masz ziomuś, widzę, że masz fajny mieczyk tu, proszę. Nie chcesz, to jeszcze masz tu ostrze sprawiedliwości, chociaż to ci jest niepotrzebne. To zaraz powyrzucam, a to... Łapki, miksturki sobie porzucajcie. A ciasta, no ciasta przygarnąć mogłem. Dzięki. Okej, i wracamy na spawn po miksturkę. To jest ważna rzecz, pamiętajcie sobie o tym, żeby zawsze podczas rozgrywki, jak budujecie coś, mimo wszystko wracać. Ojej, jakieś tunele ktoś tu robi. Chamskie, bo jeszcze potwory nam tutaj wejdą sobie tak bezczelnie. I biegniemy szybko po miksureczkę. Znalazłeś miksturę, super. Nie, zaraz zakleję tą dziurę, którą ktoś tam zrobił. Już jakieś żebranie na PW. Nie lubię tego. I budujemy dalej. Kik, mroczny łak, spam. Dobra, wzmocnimy jeszcze tutaj te ścianki, bo jeszcze potwory będą w stanie przeskoczyć, szczególnie Witcher. Wiecie co, przełamam jeszcze sobie emerald i podaruję go komuś. Bo akurat mi nie jest potrzebny w tej rundzie. O, jeszcze mam miksturki przy okazji. Chodź tutaj ziomuś, chodź, dam ci emeralda. No chodź, masz.
No i wzmocnię te ściany, które gdzieś tam postawiłem. No i słuchajcie. Dobra, teraz drugą ścianę by trzeba było robić za nią. Tam już jest zrobiona, jest. To ją wzmocnię chociaż. Oj, spadam ciągle. Może jeszcze jedną jakąś ścianę bym zrobił. W sumie ta świątynia jest jeszcze nieubudowana. 100 sekund mamy, więc na świątynię będzie akurat. Okej. Tutaj cała otwarta, no to słabo. Pum, 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 pum. No i dobra, jeszcze mamy ile? 80 sekund. No to tak na styk. Kurde, z świątyni nikt nie obudował faktycznie. Okej, jeszcze górę sprawdzimy. Dobra, zostawimy jak już jest. W sumie tam góra w świątyni też by się dało zabudować. No, już jakiegoś Witchera mamy w drużynie wroga. Ile do ataku zostało? 25 sekund. Dobra, to już nie ma co. Wbiegnę miksturkę szybko i lecimy atakować. Double jump. Ale tutaj po co to robicie? Przecież to jest bezcelowe, więc to nie da. Ile mamy miksturek? Sporo w sumie. No, jeszcze ciasto jakieś znajdziemy, zjemy i możemy walczyć. Sporo dar nocy, ale... A, ale damy radę. No i ogień, gdzie ten Witcher? No nie widzę tego Witchera. Nie wiem, czy on tam po ścianach nie idzie. Ja też tam czasem chodzę często w sumie. Często, gęsto. To jak Witcher wyglądasz w sumie. Ile tych potworów? Tylko dwa potwory. W sumie dobra, dlatego tak spokojnie. Nawet już jeden. Ktoś wyszedł. No to jakiś dobry team, że nie ginie. No ale może ktoś dojdzie do gry, to po prostu automatycznie będzie forum. Już są dwa. No to start mamy bardzo łatwy. O, a to chyba Witcher. A gdzieś jest chyba Witcher, bo widzę strzały Witchera. O, atakuje. Kurczę, tylko skąd? Nie wiem, gdzie on się ukrył, nie widzę go. Tutaj jest? Taki trochę na niebiesce jest, widzę. Został? Nie, żyje. No, zaraz go trafimy.
szczęście widzimy ten płomyk ognia, gdzie on jest. O, to takie wyzwiska już lecisz. Bam. Wyzwiska. Dostępca żebrał te przedmioty. Tak, ja jestem niemiły. Dychuju, jesteś niemiły. Fajnie. Jestem niemiły, bo nie dałem darmowych itemów. Super. No, próbuję wejść na serwer, już nie wejdzie. Trudno. Ma problem. No, potworów już przybyło sporo. Zobaczcie, już jest 11 do 24. Trochę ciasta by mi się przydało. Kurde, mroczny mak jeszcze idzie. I jest. Wow, 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 wow. Spadamy stąd. Natychmiast. Muszę szybko jakieś ciasto zorganizować, albo sam sobie położyć. Dobra. To możemy wracać do walki. Nie wiem, czy ten mak jeszcze żyje, czy zszedł już. Te wybuchy, te pościgi! Wyrzuciłem miecz, jestem mistrzem. Wyrzuciłem go, nie wiem gdzie. A wybuchł Witcher, znaczy Creeper i... No co wy, gramy z miecza? Really? Bardzo źle. Ciacho mam. Jeszcze coś mam. Będzie trzeba zjeść banana może, albo coś. Eliksir. Kurczę, chyba nie wygramy tego. Serio. Jeszcze miecza w ogóle nie mam, to już jest w ogóle tragedia. Nie wiem, czy by ktoś tam zabrał ten miecz z graczy. Ale go tu nie widzę. Nacisnąłem Q niechcący i wypadł mi. Niepotrzebnie dałem komuś kurde tego, miecz pioruna. Teraz bym miał w razie czego, a tak to lipa. Właśnie, mam Armagedona jeszcze. No dobra, jakoś sobie radzimy jeszcze. Ładny skok. Tam jeden biegnie. Teraz się pozbędziemy gościa. Miksturką go. Trochę ciężko tylko magią zabijać. Ten miecz jednak by się przydał. Oho, mam jeszcze łuk, właśnie. Tylko łuku nie używałem, a łuk jest spoko. Leżeć. Ale ze mnie snajper. I co, koniec strzał? Fajnie. No, trzeba było coś nakopać. No to tutaj mamy troszeczkę chyba strzał. No i super. Jemy trochę ciacha. Kto tutaj mnie goni?
Leżeć wszyscy. Przez pierwsze mury się już przedarli. Super. Dzisiaj pierwszy raz wyłączyłem telefon podczas nagrywania, to jest chyba cud nad Wisłą. I było warto, bo właśnie zaczął dzwonić. Na szczęście nie słyszycie. Ojej. No trochę ich już dużo się robi. Miecz bym potrzebował. Temu oddałem swój miecz, kurde, mógłby mi go podarować z powrotem. Tutaj przedarł się ktoś jeszcze, chyba nikt, to dobrze. Leżeć. Oj, nie, kolego. Dobrze, napopił go. Super. To nie tak szybko wybuchają. No. Wypad, robaczki. No ten miecz mnie strasznie drażni, przydałby się strasznie. Ma ktoś miecz dodatkowy? Dobra, ma jakiś bóg hero. Gdzie jesteś? No, może ma miecz pioruna, bo walczy o ostrzem zbawienia, więc... Ten gość, ten hero dużo zabija, więc wydawało mi się, że tutaj będzie gdzieś, bo... najwięcej potworków, ale może tam też będzie. Napisał gdzie jest? No, nie za bardzo widzę. Konrad spam. Co ty, człowieku, myślisz? Że jak będę nagrywał, to będę wchodził na inny tryb, żeby sprawdzić cheaterów. No, oszalałeś. Masz tam innych moderatorów, szczególnie, że widziałem, że Skylife teraz grał. Pam, param, pam, pam.
Oj. No ale jest nieźle. Świątynia 100% życia, leżeć. Jest nieźle. W sumie na mało bossów było. Więc nie było też tak trudno. Na Royal Craftcie może... Przepraszam, na Minecraftowo, bo... Nie, Royal Craft. Jesteśmy na Royal Craftcie, tak. Tutaj jest może troszeczkę lepiej, bo... Znaczy, wygodniej się gra, bo jeszcze nie ma aż tak dużo bossów. Tutaj trochę mi też osób gra. Przez to... Nie każdy ma odblokowane wszystkie bronie, bossy. No i łatwiej się wybić. To też jest fajny serwer dla takich, którzy... Gdzieś zaczęli grę. No i super. Ojej, fragment świątyni został zniszczony. Szybko, szybko. Któryś tutaj leje. Pym. A zaraz Armagedonem przypadę. Bum. Dwóch tu było. Jakaś dziura jest. Trzeba ją zakleić zaraz. Taki jeszcze bogiem ma się tą zbroję całą, to jest jeszcze dobrze. Zobaczmy. A, dobry stan jest. Jak już zbroja pęknie, to też jest tragedia, ale dobra. Zamurujemy. I super. Ile jeszcze zostało? 50 sekund, spoko, minuta. Damy radę, myślę, bez problemu. Chociaż połowę świątyni nam już rozwalili. Ale damy radę. Wrócę się do bazy, bo tutaj... No, ale troszeczkę potworów zabiłem podczas tej rundy, więc... Gdzie ty uciekasz? Ile sekund? Kilka? 6 sekund. Tak, tak, już, koniec. No i świetnie, udało mi się wygrać jeszcze kilku osobom. No i spoko, dzięki za tego gameplaya. Cieszę się, że w końcu, jako Bóg, udało nam się wyjść zwycięsko z tej gry. No i chyba tyle. Dzięki jeszcze raz serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dzięki za wszystkie łapki w górę, dzięki za wszystkie łapki podczas ostatniego odcinka i dzięki jeszcze raz za wszystkie suby. Nowy odcinek już wkrótce. Myślę, że będzie to Wojownicy Potwory. Przepraszam, Wojownicy Dusz. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się za ciepło. Pa!